Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prawdziwe, ostre walenie. Aż 6 bramek walnęli bowiem zawodnicy występujący w finale Pucharu Liechtensteinu. Przed nami kilkuminutowy skrót tego piłkarskiego bunga bunga. Punktualnie o godzinie 17 sędzia wsadził swój gwizdek do ust po raz pierwszy i rozpoczął ten mecz na szczycie. Już po pierwszej minecie byliśmy o krok od pierwszych okrzyków rozkoszy. Niestety zawodnik FC Vaduz jednak nie doszedł do podania kolegi. Podczas gry wstępnej gracze ze stolicy dominowali we wszystkim. Pierwsza eksplozja radości wydawała się być zwykłym obciągnięciem w czasie. Po kwadransie z dobrej strony pokazał się arbiter, który fachowo udzielił tak zwanego upomnienia oralnego. Chwilę później sędzia również nie pozwolił zrobić sobie pisiorka. Za wyjątkowo nieobyczajne zachowanie, czyli udawanie, zawsze jest żółta kartka. Zapamiętajcie to, drogie panie. Czasem, gdy nie szło od przodu, zawodnicy Wadu starali się wstrzelić od tyłu. Robili to jednak zbyt brutalnie i znowu musiał interweniować wszędobylski arbiter. Nachalność jednak się opłaciła. Trzeba przyznać, że zawodnik FC Wadu załadował bramkarzowi aż miło. 1-0. Chwilę po wydostaniu się z ramion kolegów nastąpiła kolejna potrzeba wymiany uścisków. Po kontrze napastnik Wadus nie pozwolił dobrać się do siebie bramkarzowi gości, przerzucił odpowiedzialność na kolegę z zespołu, a ten skutecznie wszedł między nogi dwóm obrońcom jednocześnie. 2-0. Jeszcze przed przerwą ponownie pogwałcono przepisy. Masażyści mieli ręce pełne roboty i tylko sobie znanymi metodami udało się postawić do pionu członka zespołu Vaduz. Następne 15 minut zawodnicy obu drużyn zabawiali się w szatni. Było to poza zasięgiem naszych kamer. Nie wiemy więc, co robili, ale po powrocie na boisko większy popęd na bramkę wykazywali zawodnicy Mauren. Jeden z zawodników chciał nawet strzelić solówkę. Przy takim obrocie spraw kibice Mauren chętnie chwycili za swoje gwizdki. Niestety nie zostali zaspokojeni, a wręcz przeciwnie. Przy jednym ze zrywów zawodnicy Vaduz postanowili zrobić to we trzech. Śmiało weszli w obrońców gości i później wystarczyło już tylko małe muśnięcie, by zadowolić kibiców Vaduz po raz trzeci. Chwilę później znów okazało się, że zawodnicy Mauren mają wąskie gardło. Zupełnie nie radzą sobie od tyłu. A to nigdy się nie kończy dobrze. W końcowej fazie show do gry aktorów wkradło się trochę rutyny. Zaniepokojeni trenerzy musieli interweniować i posłali na plac gry nowe twarze. To pobudziło do gry pozostałych uczestników. Pojawiły się nawet siły do strzałów z dystansu. Oto jak zawodnik Vaduz znalazł szparkę pomiędzy nogami obrońcy. Zmieściła się nawet cała futbolówka. Zaskoczony golkiper nie miał szans utrzymać tego pocisku w dłoni. A na koniec futboliści Vaduz zabawili się jeszcze raz grupowo. Ku ich zdziwieniu obrońcy nawet nie wyrazili chęci, by ich pokryć. Finał zakończył się w ustach sędziego, który dmuchnął w gwizdek po raz ostatni. Najlepsi, oprócz całowania siebie nawzajem, mogli teraz całować również puchar.